Zobaczcie, gotowy, kompletny zestaw do T5, do T6, podłoga, kanapa rozkładana z funkcją spania, no i meble, wszystko gotowe, wszystko w jednym miejscu od jednego dostawcy. Tego typu rozwiązania w polskiej firmie MobiFrame. Jesteśmy na stoisku firmy w Düsseldorfie. Ze mną jest Piotr Woźniak. Cześć. Dobry, cześć, cześć. Witam. Piotrze, opowiadaj i pokazuj, co przywieźliście do Düsseldorfu. Może no zacznijmy od tego, o czym już powiedziałem. No generalnie Düsseldorf, najważniejsze wydarzenie w sezonu. Tak naprawdę początek sezonu, więc prezentujemy to, co mamy nowego i to, co będziemy mieli dostępnego, jakie nowości będą w nowym sezonie. No tak jak poruszyłeś też na początku, prezentujemy tutaj pewien układ, który możecie od nas zakupić, tak naprawdę od jednego dostawcy. Jest to podłoga kompozytowa z stereomaszynami, do której możemy instalować naszą kanapę z najlepszym przesuwem dostępnym na rynku oraz kompozytowy też mebel. Lekki mebel, który jest już tak naprawdę gotowy do Volkswagena T6. Tutaj patrzymy na zestaw do T6, T5, cztery szyny, czyli mamy też możliwość wpięcia dwóch indywidualnych siedzeń przed kanapę, co nam daje ekstra też miejsca siedzące. Więc jak najbardziej tutaj mamy fajną możliwość dostarczenia całego kompletu do naszych partnerów. I ci, którzy jeszcze nie wiedzieli, pewnie już się domyślają, że firma MobiFrame z Łodzi zajmuje się dostarczaniem tego typu rozwiązań dla firm zabudowujących pojazdy kempingowe, prawda? Fotele, obrotnice, podłogi, prawda? Jak tym się specjalizujecie. Pokaż, co jeszcze macie tutaj na targach. To może przedstawię troszkę więcej na temat nowego modelu kanapy, który będzie dostępny w nowym sezonie. Tak naprawdę to jest usprawnienie poprzedniej generacji kanapy, która już była świetnym sukcesem, jeżeli chodzi o naszą firmę. Natomiast mamy teraz pewne usprawnienia. Przede wszystkim zaczynamy od poprawienia komfortu siedzenia, czyli generalnie możemy sobie wysunąć delikatnie siedzisko, zmieniając tą proporcję siedziska do oparcia, zapewniając sobie wyższy komfort siedzenia. Przedstawię teraz, jakie zmiany wprowadziliśmy, a mianowicie przy rozkładaniu kanapy wdrożyliśmy nowy system otwierania z fajną, taką zgrabną rączką. Tutaj już nam mamy łatwiejszy dzięki temu dostęp do otwierania, nie musimy gdzieś sięgać, gdzieś wysoko. Zmieniliśmy system rzepowy na system z zamkiem błyskawicznym. Dzięki temu też poprawiliśmy komfort tego pozycji łóżka i komfort leżenia, komfort spania jest też dużo wyższy. Mhm. Okej, okay, mamy gotowe łóżko rozłożone z kanapy samochodowej. Oczywiście łóżko wyposażone jest w najlepszy system przesuwu dostępny na rynku. Jak widzimy, jedną ręką płynnie przesuwamy kanapę, która troszeczkę też, że tak powiem, musi tutaj ważyć, z racji tego, żeby przynosi odpowiednie siły podczas badań. Jako akcesoria możemy dokupić system mocowania toreb oraz torby. Możemy je łatwo wysuwać pod siedziska. Natomiast też mamy stoper, który blokuje potencjalną możliwość wysunięcia się jej podczas jazdy, gdy tego nie chcemy. Tak? Jak najbardziej, tak. Nic się nie wydarzy. Poprawiliśmy delikatnie też kształty pianek, z racji tego też komfort siedzenia jest dużo wyższy niż w poprzednim modelu. Natomiast jak najbardziej utrzymujemy ten sam trend, czyli kontynuujemy dystrybucję zeszłorocznego, że tak powiem, sukcesu, czyli to jest SAV 43. Okej, okay, a po sąsiedzku mamy dwa fotele, jeden widzę z rozwiązaniami pneumatycznymi, tak? Jak najbardziej tak, jest to premiera, którą pokazujemy na Düsseldorfie. W fotelu kierowcy i pasażera, który będziemy mieli w sprzedaży w niedługim czasie. Fotel ma regulowane podłokietniki, funkcję masażera, funkcję grzewczej maty, funkcję sensora zajęcia miejsca w pojeździe. Natomiast tutaj prezentujemy dwa modele. Jeden jest na oryginalnej podstawie Ducato, czyli pokazujemy, że nasz fotel będzie kompatybilny z oryginalną podstawą Ducato. Natomiast drugi jest na naszej podstawie pneumatycznej. To jest nasz produkt, który także będziemy mieli w ofercie. Już niedługo oba, że tak powiem, te rozwiązania będą dostępne w sprzedaży. Okej, okay, idziemy dalej. To, co też jest warto zauważyć, to wszystkie swoje rozwiązania, jakie tu macie, widzę, że prezentujecie na gotowych podłogach, prawda? Tak, my z tego tak naprawdę się też wywodzimy i słyniemy, czyli z rozwiązań kompozytowej podłogi, do którego modułowo możemy wpinać kolejne to rozwiązania naszej firmy. W tym zestawie prezentujemy kilka rodzajów foteli pojedynczych oraz stolik biznesowy z rozkładanymi tutaj blatami, który także przesuwa się wzdłuż całych szyn oraz na przykład mocowanie rowerów. W
prosty sposób, za pomocą szybko złączy dwóch pokręteł, można wpiąć rower. Mamy dwa rozwiązania na tym displayu, tutaj na podłodze kompozytowej prezentujemy rozwiązanie, które jest mocowane do ramy roweru. Natomiast na displayu, który mam tutaj przedstawiony po lewej stronie, jest rozwiązanie, gdzie mocujemy rower, chwytając go za widelec. Więc dwie takie możliwości, które prezentujemy też na targach jako premiera tak naprawdę. No tak, i tutaj przy okazji widzimy, że ta podłoga z szynami też ma wiele takich dodatkowych zastosowań dla rozwiązań mniej trwałych, czy bardziej tych na stałe, jak kanapy, czy stolik, ale nawet jakieś akcesoria przy użyciu takiej siatki. No nie? To się dokładnie, fajnie... chcieliśmy troszeczkę to zwizualizować, żeby pokazać też naszym partnerom, jak można zastosować szyny, do czego je można stosować, jak je można wykorzystać. I właśnie w tym prostym takim tutaj displayu próbujemy przedstawić, jak można korzystać z naszych szyn, co można do nich mocować. Mamy pełne akcesoria, jeżeli chodzi o właśnie uszy transportowe, siatki transportowe, ale również i sposoby mocowania czy rowerów, czy foteli, czy mebli na przykład. Skoro już mamy podłogę w takim ustawieniu, to nie możemy nie skorzystać z tej okazji i się jej nie przyjrzeć. Mówiłeś, że produkcja tych płyt podłogowych to jest coś, z czego się wywodzicie, to jest coś, co zawsze było dla Was ważne i priorytetowe. Opowiedz o tym. Jak najbardziej. Jest to obecnie najlżejsza kompozytowa podłoga dostępna na rynku, z piankowym rdzeniem, który tłumi drgania, tłumi hałas, ale również też jest izolatorem cieplnym. Jest to dość istotne, gdyż nasi partnerzy nie muszą już izolować podłogi w swoich pojazdach. Podłoga wykonywana bardzo często pod konkretny projekt pojazdu, czyli my zbieramy informacje od naszych partnerów, jak powinien wyglądać układ foteli, układ mebli, rozmieszczenie tych szyn w pojeździe. Kolejno wykonujemy taki projekt na podstawie indywidualnych, że tak powiem, rozwiązań dopasowanych pod potrzeby naszych partnerów. Wykonujemy po prostu seryjną produkcję podłóg. A tutaj widzę jakieś miejsce przestrzeni, czy to są miejsca, przez które można przeprowadzić przewody, czy coś tego typu? Można tak korzystać, natomiast są to profile, które umożliwiają również transport tej podłogi, obracanie jej, że tak powiem, przenoszenie. Zapewniają też pewną sztywność, jeżeli chodzi o tą płaszczyznę. Rozumiem. To przechodzimy do tematu obrotnic, też dużej gałęzi Waszej działalności. Tutaj obrotnica dla podwójnej ławki, to już pokazywaliśmy u nas w filmie, pisaliśmy też o tym w polskim caravaningu. Czy w tym produkcie coś się zmieniło? Jak on funkcjonuje na rynku? Proszę też opowiedz przy okazji. Bardzo dobry odbiór jest tego produktu od naszych klientów, szczególnie jest on, że tak powiem, uwielbiany, wręcz powiem, na rynku brytyjskim, gdzie jednak ten pojazd Volkswagen T6 jest bardzo, bardzo popularny i bardzo często korzystają z tego rozwiązania nasi partnerzy z Wielkiej Brytanii. Zmiany? Zmieniliśmy tak naprawdę powierzchnię ślizgową na kolor czarny, żeby się też nie rzucała w oczy, żeby się nie odcinała od pozostałej części produktu tak naprawdę, więc drobna kosmetyka. Natomiast my, tak jak nasza firma z tego słynie, my zawsze staramy się usprawniać, poprawiać i wdrażać pewne innowacje w nasze produkty. Natomiast tutaj ten produkt jest tak naprawdę dopracowany i kwestia tylko tak naprawdę czasu, kiedy dostarczamy kolejne sztuki na kolejne oto rynki. Jasne, ale mówisz o nowych produktach i one też są w sektorze, powiedzmy, obrotnic, tak? Tak. W tym roku mamy premierę i prezentujemy na Düsseldorfie nowy rodzaj obrotnicy, nowy wariant tak naprawdę. Tak naprawdę funkcjonalność jest taka sama, natomiast my, idąc zasadą, że ciągle poprawiamy nasze produkty, zwiększyliśmy, że tak powiem, łatwość obrotu oraz stabilność tych obrotnic. W związku z tym w tym roku wypuszczamy nowy model, który ma właśnie premierę na Düsseldorfie. Już od kilku miesięcy dostarczamy te rozwiązania do naszych partnerów, natomiast nazwijmy to, że to jest taka oficjalna premiera, że wszyscy nasi partnerzy, zarówno z sektora prywatnego, jak i z sektora biznesowego, mogą zobaczyć ten produkt na żywo. Można zobaczyć nasze produkty chociażby w nowym Fordzie na stanowisku Panamy. Więc zapraszam, jest to nasza kanapa, jest to nasza podłoga kompozytowa. To też pokazuje, że nawet najwięksi się interesują naszymi rozwiązaniami. I tego gratulujemy. A powiedz, z Waszymi klientami, jak rozumiem, są firmy zabudowujące kempingi, czy również detaliści? W ten sposób mówię oczywiście o indywidualnych osobach, które zabudowują swój pojazd. Mobiframe tak naprawdę to jest B2B, czyli jednak do biznesu docieramy. Natomiast jak najbardziej mamy sieć partnerów, dystrybutorów, którzy lokalnie dostarczają też do sektora prywatnego. Jako specjaliści oczywiście my wspieramy naszych partnerów, finalnych odbiorców, jeżeli chodzi o pomoc techniczną, jeżeli chodzi o pewne niuanse, jeżeli jest taka potrzeba, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu, wspieramy zawsze naszych partnerów.
Mobi Frame, firma globalna z Polski, z Łodzi. Gratuluję i dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Pozdrawiam, do zobaczenia.